W imieniu koła Konfederacji chcieliśmy zaprezentować projekt oświadczenia Sejmu Rzeczpospolitej na temat, który odpowiada na rezolucję Parlamentu Europejskiego skierowaną do Polski w sprawie projektu zmian dotyczących edukacji seksualnej w Polsce. Przez cały tydzień jako koło Konfederacji próbowaliśmy nakłonić inne siły polityczne do poparcia tej inicjatywy, dlatego nie ujawnialiśmy jej, bo proponowaliśmy przedstawienie jej jako wspólnej, żeby to było łatwiejsze do zaakceptowania dla wszystkich, dlatego wcześniej nie ujawnialiśmy jej publicznie. No niestety nie znalazło się w naszym Sejmie nawet czterech sprawiedliwych, którzy by odważyli się to poprzeć. Jeśli jacyś jeszcze się znajdą, bo nie do każdego indywidualnie posła mogliśmy dotrzeć, to oczywiście zapraszamy do poparcia tego projektu. To ciągle jest aktualne. Nasze oświadczenie odpowiada Parlamentowi Europejskiemu, że jego presja wywierana na rząd polski, na Sejm Rzeczpospolitej jest nieuprawniona, przedwczesna, oparta na fałszywych przesłankach, pełna niewiedzy i niekompetencji. Powołuje się na nieobowiązujące polskie dokumenty i tak dalej, i tak dalej. Ja za chwilę rozdam to oświadczenie, będą Państwo mogli się z nim zapoznać. Zwracamy uwagę na wkład merytoryczny Konfederacji, podczas pierwszej sesji jako opozycyjna partia zdołał przedłożyć dwa ważne projekty. Jeden to było powiązanie płacy minimalnej z kwotą wolną od podatku, właśnie odwrotnie, kwotą wolną od podatku z płacą minimalną, a drugi no to ten dość obszerny projekt rezolucji, więc jak na 11-osobowe koło mamy się chyba czym pochwalić, także myślę, że wyborcy powinni być zadowoleni, natomiast pytanie jest do wyborców przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości oraz klubu Kukiz, no nie klubu, ale posłów Kukiz 15, którzy nie chcieli tego projektu poprzeć. Dlaczego nie chcieli tego projektu poprzeć? Zachęcam wyborców do zapoznania się z tym projektem i odpowiedzenia sobie na pytanie, dlaczego posłowie z tych partii nie chcą poprzeć naszego projektu. Szanowni Państwo, jest to odpowiedź na naciski zewnętrzne. Uważamy, że Polska musi reagować asertywnie. Klasa polityczna powinna pokazywać swoje poparcie. Dobromir Sośnierz pełnił funkcję posła do Parlamentu Europejskiego, więc doskonale wie, jakie tam są nastroje. To są ludzie, którym trzeba zdecydowanie pokazywać, gdzie jest granica. Warto też przypomnieć, że kiedy wdrażano w Polsce traktaty europejskie, poddawano nas pod władzę Unii Europejskiej, zapowiadano, że Unia Europejska nie będzie ingerować w naszą kulturę, w nasze obyczaje, w nasze sprawy społeczne. Oczywiście, tak jak wiele innych zapewnień, okazało się to nieprawdą. Jeżeli Państwo mają w tej sprawie jakieś pytania, to chętnie odpowiemy. Jeżeli nie ma, to jeszcze powiem o naszych prawyborach Konfederacji, które się toczą, aby informacja docierała szeroko. Chciałbym przypomnieć, że jesteśmy w trakcie procesu prawyborczego. Wszystkie informacje dotyczące tego procesu zamieszczone są na stronie konfederacja.net/prawybory. Zachęcamy wszystkich sympatyków Konfederacji do rejestrowania się, do udziału w 16 zjazdach wojewódzkich. Kalendarz jest podany na naszych stronach internetowych. Trzeba zrobić trzy rzeczy, a mianowicie zarejestrować się przez internet. To musi być co najmniej na 3 dni przed zjazdem wojewódzkim, nie później. Trzeba wpłacić wpisowe i trzeba osobiście pojawić się na zjeździe wojewódzkim. Mamy 9 dobrych kandydatów. Proszę wybierać, proszę ich porównywać, proszę zaangażować się w nasze prawybory, tak żebyśmy 18 stycznia na zjeździe elektorskim, który się odbędzie w Warszawie, mieli rezultat w postaci kandydata, na którego wszyscy płynnie wejdziemy w zbiórkę podpisów. Zachęcamy po prostu naszych sympatyków do wzięcia udziału. To są pierwsze z prawdziwego zdarzenia prawybory w Polsce. Jeżeli wracając do tej rezolucji przyjętej 14 listopada w Parlamencie Europejskim, no głównie do Pana bym kierował to pytanie, ale oczywiście także do Pana. Jak Pan sądzi, czy może się skończyć na rezolucji? Bo to w końcu jest rezolucja i tym można by częściowo próbować tłumaczyć niechęć wspomnianych przez Państwa, przez Panów posłów no tak, ale... i Kukiz. I tam oni protestowali generalnie przeciwko również próbom penalizacji zapisanym w tym. No więc właśnie należy na to odpowiedzieć, tak, że to jest oparte na nieporozumieniu, na niezrozumieniu albo na jednostronnej wykładni pana Roberta Biedronia, który poleciał na skargę i który powinien być w Polsce napiętnowany jako kolejny zdrajca, który woli, przedkłada swoje jakieś tam partyjne interesy, szkalowanie własnego kraju nad wspólny interes. Taka inicjatywa powinna być ponadpartyjna i wszystkie, bo ja na przykład też nie jestem entuzjastą tego projektu, żeby była jasność. Uważam, że w takiej postaci, w jakiej on przyszedł,
ja bym go nie poparł, ale uważam też, że niezależnie od tego, czy projekt mi się podoba, czy nie, to wywieranie presji przez Parlament Europejski na tak wczesnym etapie i w tak daleko idący i w tak skandaliczny sposób, jak się wczytamy w tę rezolucję, tam powoływanie się na zupełnie błędne, znaczy na wymyślone fakty, tak, na dokumenty, które nas nie obowiązują tak naprawdę, jako rzekomo nas obowiązujące i tak dalej, i tak dalej. No jest tam masa błędów, no to w tym stanowisku można się z tymi zarzutami zapoznać. Więc uważam, że każda partia, każdy patriota powinien poprzeć taką rezolucję, niezależnie od tego, co myśli o samym projekcie. Ja jeszcze dodam, że interesujące dane wczoraj krążyły w internecie, między innymi wskazujące, że Polska ma jeden z najniższych wskaźników gwałtów w Europie, na przykład 4 razy niższy niż Niemcy. Myślę, że państwa zachodnie, które tak lubią występować w roli doradców, nauczycieli, mędrców, powinny zadbać o edukację swoich własnych obywateli po to, żeby zachowywali się w cywilizowany sposób. Wydaje się, że poziom edukacji seksualnej w Polsce w różnych parametrach jest jednak wyższy niż w świecie zachodnim i to naprawdę nie oni powinni występować w roli autorytetów dla nas, powinni zająć się swoimi własnymi problemami. Zawsze, że zgodnie... Czy może skończyć na rezolucji, czy może być coś innego? Oczywiście możemy się spodziewać różnego rozwoju wypadków i dlatego nie należy tego prowokować. Dlatego Robert Biedroń zasługuje na napiętnowanie, bo nie wiadomo, do czego nas to doprowadzi. To jest ciągłe osłabianie. No może mogą być kolejne sankcje wdrażane, kolejne procedury wobec nas. Nie wiadomo, no najczęściej Parlament Europejski kończy na napisaniu rezolucji i nikt się potem nie interesuje tym, co się stało, czy ona przyniosła jakieś efekty. To jest takie gadulstwo Parlamentu Europejskiego, które się wypowiada na każdy temat. Ale oczywiście różnie to może być, dlatego należy stanowczo odpowiedzieć, że Sejm Polski nie życzy sobie takiej ingerencji. Ja dodam, że strategia działania organizacji feministycznych, LGBT, popierających różnego rodzaju ten permisywny model edukacji seksualnej, czy popierających postrzeganie mordowania dzieci nienarodzonych jako prawo człowieka, to jest takie całe szerokie lewicowe lobby, które ma swój pakiet ideologiczny i oni działają w dość wyrafinowany sposób, bo z jednej strony to jest próba rezolucji ograniczania wolności wypowiedzi poprzez zakazy mowy nienawiści tak zwanej. Oni to ideologicznie definiują, to prowadzić ma do tego, że poglądy konserwatywne są usuwane z debaty, mają być nieobecne. Przypomnijmy, że włoski Hadek, kandydat na członka Komisji Europejskiej Rocco Buttiglione, został utrącony tylko za wyrażanie niepoprawnego poglądu politycznego co do moralnej oceny aktów homoseksualnych. On nawet nie odmawiał nikomu żadnych praw, ani nawet przywilejów. On po prostu chciał zachować swój moralny pogląd jako katolik i tylko za to został utrącony z kandydatury na członka Komisji Europejskiej. Nigdy więcej już praktykującego, wierzącego, mówiącego o swoich poglądach katolika nie proponowano do Komisji Europejskiej, więc tego poglądu później już nie było, co ciekawe, tego problemu. Inny przykład takich działań poza ograniczaniem swobody wypowiedzi czy wywieraniem nacisków poprzez takie akty, nazwijmy to prawa miękkiego, jest oczywiście orzecznictwo Trybunałów Międzynarodowych i jego odpowiednie kształtowanie. Strategią długookresową organizacji lewicowych jest przeprowadzanie zmian prawa poprzez trybunały. Zarówno trybunały konstytucyjne w konkretnych państwach, gdzie prawo bywa zmieniane, nawet w konserwatywnych państwach, poprzez orzecznictwo sądów konstytucyjnych, a nie poprzez zmianę prawa, jak również poprzez trybunały międzynarodowe. Mam tu na myśli Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Organizacje te prowokują swego rodzaju takie sytuacje prawne, podczas których można się odwoływać do międzynarodowych trybunałów. W tej chwili na przykład dotyczy to wpisywania rodzicielstwa, rzekomego rodzicielstwa dwóch osób tej samej płci do aktów urodzenia i takiej transpozycji aktów urodzenia pomiędzy różnymi jurysdykcjami. I w tej chwili na przykład polski system prawny jest pod presją, aby wpisywać dwojga rodziców, rzekomych rodziców, bo wiadomo, że biologicznie tylko jedna osoba jest rodzicem, ale oni sobie zredefiniowali pojęcie rodzica, wpisują dwojga rzekomych rodziców tej samej płci i chcą wymusić poprzez odwoływanie się, że rzekomo naruszono czyjeś prawa do coraz wyższej instancji. Wiedzą, że w Polsce tego nie wygrają, ale wyczerpując drogę przed polskim sądownictwem, idą do trybunałów i sądów tych europejskich, unijnych, a one wstecznie nakazują nam wtedy zmianę prawa albo zmianę interpretacji prawa, ponieważ stwierdzają, że prawa, które oni sobie wymyślili na podstawie swoich poglądów ideologicznych, są w Polsce łamane. I to jest swego rodzaju długa zabawa w kotka i myszkę, to może zająć nawet kilka lat, ale ma doprowadzić do faktycznego zmiany prawa, bo musimy pamiętać, że nie jesteśmy państwem suwerennym w klasycznym sensie, to znaczy nie jest tak, by nad polskim terytorium ostateczną jurysdykcję miały polskie sądy
sądy i polskie prawo. Polskie sądy i polskie prawo i orzecznictwo polskich sądów musi się zmienić wówczas, gdy tak uznają sądy strasburskie i luksemburskie. I musimy zdawać sobie sprawę, że z jednej strony jest próba kształtowania ideologicznego orzecznictwa trybunałów i sądów, a z drugiej strony podkładką pod to kształtowanie jest tak zwane prawo miękkie w Unii Europejskiej, czyli rezolucje, zalecenia, na które później one nie obowiązują bezpośrednio, ale zawsze można się na nie powołać, wydając już takie twarde orzeczenia. Także to jest proces złożony, wieloaspektowy i my musimy go doskonale rozumieć, żeby wiedzieć, jak się przed nim bronić i tej świadomości wydaje się całkowicie brakować, no na przykład w partii rządzącej przedstawionej obecnie jako prawicowa. No jest to właśnie element, ta rezolucja Parlamentu Europejskiego jest oczywiście elementem takiej presji kompetencyjnej, ciągłej ekspansji kompetencyjnej Brukseli względem nas i tak to też trzeba postrzegać. Zwracam uwagę, że jeśli o tym była wcześniej mowa tutaj, że w tej rezolucji oni również nie zmarnowali szansy, żeby nas pouczyć kwestii aborcji. Tam znowu znajduje się odwołanie do tak zwanych, jak to mówię, praw reprodukcyjnych, czyli to w ich nowomowie oznacza to prawo do aborcji. Więc no to oczywiście jak zawsze wykorzystują każdą okazję, żeby nas pouczać we wszystkich innych sprawach. No i to jest niedopuszczalne i temu się przeciwstawiamy. Przypomnijmy, że właśnie co mieliśmy w Nairobi szczyt międzynarodowy pod auspicjami ONZ-u, który próbowała lewica przedstawiać jako szczyt ONZ-u, a w praktyce był to szczyt jednej z agent ONZ-u, który próbował metodą faktów dokonanych, jak to zwykle, przeprowadzić na poziomie międzynarodowym uznanie prawnej dopuszczalności mordowania dzieci nienarodzonych jako rzekomego prawa człowieka. To się nie udało, wywołało to duże kontrowersje, sprzeciw wielu państw, w tym Polski, na szczęście, ale no, oczywiście to wymaga stałej czujności, żeby tak się nie działo. I tutaj też metodą faktów dokonanych powołuje się na obowiązek wdrożenia przez państwa członkowskie standardów WHO w tej rezolucji Parlamentu Europejskiego. Przecież myśmy nie zobowiązywali się do wdrożenia takich standardów. Mimo to Unia Europejska wywiera w imieniu całej Unii tak bezprawnie presję na państwa członkowskie, żeby wdrażały coś, do czego się nigdy nie zobowiązywały.